Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a tutaj razem z mam Oliwką. Ostatnie dni jesieni, które widać u mnie na podłodze, ponieważ Oliwka niestety cały czas zrzuca mi liście, także kończymy jesień, ale kontynuujemy vlogmasy. Zapraszam Was kochani serdecznie. No niestety, Oliwka jak widać, na nowych przyrostach jeszcze te liście się jako tak trzymają, natomiast każde dotknięcie gałązki powoduje osypywanie się właśnie ze schniętych liści i widzę, że niestety jest dla niej zbyt ciepło i będę musiała podjąć trudną decyzję, czy ją po prostu przenieść do tego pomieszczenia takiego gospodarczego, gdzie no miałaby lepsze warunki do zimowania, czy jednak dalej próbować ją przezimować w pomieszczeniu. Szczęśliwie tak według obserwacji no nie widzę żadnych szkodników na liściach, więc tyle można powiedzieć dobrze. Natomiast dziś mocno się zastanawiam i chyba jestem coraz bliższa tego, żeby jednak przenieść ją do tego drugiego pomieszczenia i rozstać się z nią na kilka miesięcy. Choć bardzo, bardzo ją lubię i rzeczywiście lubię to, jak wypełnia przestrzeń w tym pomieszczeniu, ale te zasychające liście mnie dosyć niepokoją, także... Jeżeli macie oliwki w swoich domach, to z chęcią przeczytam w komentarzach, jak wy je zimujecie i czy u was też jest taka końcówka jesieni. A tutaj obok mnie stoi jeszcze ten Philodendron Fun Bun, czyli Green Wonder, jak to jest opisane na stronie z Coca-Flora, czyli inaczej Taumatophyllum. No i tak jak widać, udało się, że te dwa duże liście zachowa. Pozostałe niestety poszły już na stratę. Natomiast no, nie wyglądają one zbyt dobrze i cały czas jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem roślina ich nie odrzuci. Ale póki co są, więc pracują dla rośliny i mam nadzieję, że będzie ok. No ten liść niestety też nie wygląda najlepiej. Cały czas mam wrażenie, że lekko zaczyna żółknąć. No najlepiej wygląda szczęśliwie ten listek, który właśnie u mnie już wypuściła. Także tutaj taką widzimy soczystą, jasną zieleń, także taka szybciutka aktualizacja. Podobno piszecie, że to jest roślina trudna w transporcie. No być może coś jest na rzeczy, tym bardziej, że rzeczywiście jest duża i widać, że też miała takie delikatne uszkodzenia mechaniczne, że te liście się trochę w transporcie pogniotły, ale powiedzmy to nie był problem, natomiast zdecydowany problem był taki, że no roślina też troszeczkę odchorowała ten transport w okresie już bardzo chłodnej pogody. No i zobaczymy. Wygląda to tak trochę na chlorozę, jakby brakowało substancji odżywczych, ale powiem, że bardzo boję się użyć jakiegokolwiek nawozu i tak wstrzymuję tę decyzję. Jest to bardzo, bardzo trudna decyzja, co zrobić. No nie wyglądają te liście po prostu dobrze, ale chyba na chwilę obecną zdecyduję się po prostu zostawić to tak jak jest i zobaczymy w perspektywie jeszcze powiedzmy może tygodnia czy dwóch, co się z tymi liśćmi jeszcze wydarzy, także taka aktualizacja, a z oliwki jak słyszycie sypie się naprawdę na potęgę, więc podejrzewam, że będziemy musieli się niestety rozstać, a on sobie pójdzie odpocząć właśnie w pomieszczeniu, które jest chłodne, ale które jest bardzo widne. Także chyba będzie musiała się przetransportować. No i też taka aktualizacja, można powiedzieć, zielonej telenoweli, jak się tutaj nasz pacjent ma. No więc zżółkły już w zasadzie całkowicie dwa najstarsze liście. Całkowicie odpadł teraz. Na waszych oczach, no ten drugi ogonek jest jeszcze taki lekko żółty, więc jeszcze coś się trzyma. Natomiast tak, nowy liść jest ok. Ten drugi najnowszy, który miał tylko końcóweczkę taką przysuszoną, także w porządku. No natomiast na tych dwóch liściach, które miały zmiany, to widać, że te zmiany po cięciu przechodzą na dalszą część blaszki. I to zarówno w przypadku tego liścia, który jeszcze jako tak jakiś kształt miał, no jak i w przypadku tego takiego już ogryzka. No nie widzę sensu, żeby to zostawić, więc myślę, że jedyne co trzeba zrobić, no to po prostu je teraz wytnę. Je wytnę, bo to one już nic roślinie nie dają. Będzie taki prawie unboxing, bo
takie cudo pojawiło się w naszym domu. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie. To jest jakaś hiszpańska firma produkująca lalki. Ja, prawdę mówiąc, nie słyszałam, ale moja córka cały czas tylko, że ona chce lalkę i lalkę, no i napisała o lalkę, więc poszukałam i znalazłam właśnie taką firmę, która produkuje lalki, które mają podobno pięknie pachnieć i w ogóle, że są zrobione jakoś z winylu. Dobra, chowamy. A oliwka od spodu oplata Rafidophora tetrasperma. Ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję za przegląd roślin ze mną, za to, że zaglądacie do naszego zielonego domku, za czas, który poświęcacie. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego zielonego, życzę Wam miłego popołudnia, miłego wieczoru. Znajdźcie przed tymi świętami w tej bieganinie chwilę czasu też dla siebie na wypicie kubka ciepłej herbaty czy kawy. Wszystkiego, kochani, dla Was zielonego i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!